no i tak dzisiaj zaczynamy dzień. Ale to będziemy odwiedzać akurat jutro. Teraz jedziemy do świątyni. No i siemanko. To nasz czwarty dzień w Tybecie. W pięknym Tybecie. Każdy dzień jest coraz lepszy. Naprawdę jestem zachwycony tą wyprawą. Jedyny minus jest taki, że większość czasu spędzamy w samochodzie, bo po prostu się jedzie od miejsca do miejsca. Teraz zostajemy 3 noce tutaj w stolicy i będziemy zwiedzać to piękne miejsce. Właśnie teraz przyjechaliśmy do Drepung Monastery i zaczynamy. Pierwsze miejsce, pierwsze zwiedzanie i zaraz dowiecie się coś więcej. Także oglądajcie ten odcinek i na samym początku jeszcze chciałbym Was poprosić, żebyście wcisnęli ten przycisk subscribe, czyli subskrybuję kanał Podróże Wojownika. Dzięki wielkie, lecimy dalej. Teraz mieliśmy sprawdzenie na bramkach. Muszą nas zarejestrować, że tu wchodzimy. Nie wiem, czy paszporty będą brać, czy nie. No ale musiał pokazać listę z naszymi danymi. Na wejściu tylko 5 kamer. Jedziemy dalej. Dobra, wchodzimy już do środka. Powiem Wam tylko coś związanego z tym. Wczoraj jak jechaliśmy przez miasto, jak wjechaliśmy dokładnie do stolicy, to przewodnik pokazywał nam na góry. Mówi, patrzcie tam w góry, tam jest taka jakby mała wioska, czy coś takiego. I jest właśnie świątynia, do której będziemy jechać. I to właśnie jest to miejsce, które tu jedziemy, tylko wiadomo, z daleka to ładnie wyglądało. Było tak parę takich budynków położone naprawdę w górach. Niesamowity efekt to robiło. No i jesteśmy tutaj dzisiaj. No i wszędzie pełno kamer oczywiście. W dzisiejszym odcinku bardzo chciałbym Wam polecić firmę, z którą oczywiście współpracuję już dość trochę, czyli lecenawakacje.pl. Jak już wiecie lub nie wiecie, to się dowiecie, bardzo polecam. Mają naprawdę chyba najlepsze oferty ze wszystkich. A wakacje już coraz bliżej, także już zostały naprawdę oferty last minute. Polecam bardzo serdecznie wejść właśnie na stronę lecenawakacje.pl. Tam pojawiają się od razu najszybciej najlepsze oferty. Dopiero później trafiają na Instagrama, na którego też oczywiście Was serdecznie zapraszam. No i co, wakacje coraz bliżej, także na pewno bardzo warto skorzystać. Jeśli nie szukacie całych ofert wakacyjnych, pomogą Wam znaleźć jakieś loty lub po prostu same hotele mają oferty dużo lepsze niż Booking, Agoda lub inne te strony. Także na pewno będziecie bardzo zadowoleni. Także zapraszam serdecznie. Na dole macie link. Teraz przewodnik nam wytłumaczył, że wcześniej mieszkało tu 7 tysięcy mnichów. Teraz mieszka tylko 600. Pomyślcie, jak się to strasznie zmniejszyło. The monastery was built in 1416 by the one of main minister of Tsongkhapa. You know, the Tsongkhapa is founder of Gelugpa school. Tsongkhapa was born in, you know, Kumbum area in Amdo, the northern east of Tibet. And when he was 16 years old, he traveled to central of Tibet and he reached many places in this area. And lastly, he was, you know, the built first Gelugpa monastery, Ganden, which is location from Lhasa forwards to east around 70 kilometers. The monastery is location top of the hill. So Drepung is one of 6 great central Buddhist university in Tibet. 3 near in Lhasa, which is Drepung, Sera and Ganden. So Ganden is the one of first Gelugpa monastery in Tibet. We can say mother school of Gelugpa. And second largest one is Sera. That we're going to visit this afternoon. And this is the number 3rd one. So they are used to living 7,700 monks.
actually more than 10,000 monks, but 7,700, which is the limitation numbers of monks from local government of Tibet. Today, they are living around 600 monks only. And other three monasteries, one in Kumbum, which is the place where was born Tsongkhapa. Another one, also, you know, it's located eastern part of Tibet, which is called Laprang Monastery, Laprang. It's quite big ones. And number six one is Tashilumpo Monastery in Shikatse. And we are going to visit after Lhasa, right? Yeah. And one part of this monastery we call the Ganden Palace, and which is the government of His Holiness of the Dalai Lama. Because, you know, the number second Dalai Lama start to live in here, live in Debung Monastery. Because, you know, at that time, we don't have the white palace, Potala Palace. Because, you know, the white section of Potala, which is the central administration of the government and Dalai Lama's offices, right? So number second to fourth Dalai Lama used to live in Debung Monastery. Because, you know, the government name of the Dalai Lama we call Ganden Palace, Ganden Palace. So that's we're going to visit in here also, right? And this is the one we, you know, saw yesterday from that side. You know, lots of white buildings at the up the mountain. It is Debung Monastery. The houses which is painted the white color, all those are living quarter rooms of monk. You know, some buildings which is painted red and yellow, then there must be some the statue of Buddhas, and which is the praying hall of the monks inside. Why when it's some stupa, people always have to go on the left side? Because it's like the clocks? Yeah. It is clock. Everyone doing by clockwise. Because, you know, like this stupa, not just like, you know, the built by, you know, brick of stones or clay. Mm-hmm. The inside, there must be some the holy statues of Buddhas and some relics from the high spiritual lamas. Okay, in every stupa is something like inside? Sorry? In every stupa is anything inside? Yes, like every stupa. Every stupa, yeah? Okay. If nothing else inside, if we make a run, that is just make a run. Not any meaningless. To make a run, this one is to pray. And also, you know, try to get, we try to accumulate good merits in this life. Okay. So why we, you know, praying and why we, you know, offering the monies and the light lamp, butter lamps, and that is, you know, we acting some, you know, good deeds in this life, and it means that for next life, we will get better life, yeah. Okay, thank you so much. Właśnie do takiego Tybetu chciałem przyjechać. Świątynie w górach, mnisi. To jest to. Kiedyś mnisi w takich świątyniach modlili się od rana do wieczora całe dnie. Teraz jest zakaz. Mogą tylko się modlić tak całe dnie, 5 razy w miesiącu. Nie mogą złamać tego zakazu. Tak tu wprowadzili. A kto, to wiecie. Muszę troszkę w filmach uważać na to, co mówię. Wiecie, że ktoś nie miał kłopotów później. No ale ja nie rozumiem, jak można komuś zabronić się modlić. Że to jest każdego sprawa. No ale wiecie, jak to jest. To jest kontrola. Tak to wygląda. Teraz możecie zobaczyć widok na miasto. Ale wiecie, co wam powiem szczerze? Spoko, wszystko tam można znaleźć w mieście. Ale nie do takiego Tybetu ja przyjechałem. Przyjechałem właśnie do takiego, jak jesteśmy teraz.
Dokładnie do takiego. Czyli świątynie w górach, mnisi. I taki klimat. Piękny. Wyobraźcie sobie, to jak kiedyś tu mieszkało 7 tysięcy mnichów. Przecież oni tu musieli być wszędzie. Wiecie co, no wczoraj stało się to, o czym wam mówiłem w pierwszym odcinku. Że tylko czekam na to, aż mi ktoś powie, co mogę nagrywać, a czego nie. No i wczoraj się właśnie to stało. I jest tak, że ja wam nawet nie mogę w tym odcinku o tym powiedzieć, ze względu na to, że ktoś może te odcinki sprawdzić. Ktoś może tu mieć problemy. Jakbym powiedział coś, co nie trzeba. I dodatkowo ja mogę mieć problemy. Mogę dostać później na przykład bana na wjazd do Chin. No. Ale kiedyś w jakimś innym kraju. Co nieco powiem. Niesamowicie to wygląda. Pomyślcie, jak my to widzieliśmy z miasta. W pośrodku, wszędzie dookoła nas są góry. I to tak jakby wbite w te góry. Pięknie. Tutaj jeszcze jakieś stare mury zostały. No to tak. O, kamery. Po co w miejscu, gdzie są wszędzie mnisi, kamery. Wszędzie, na każdym kroku są. O. Zaraz pójdziemy do środka. Będziemy zwiedzać. Powiem wam tak, wtedy było to zburzone. Nie całe podobno, ale duża część. Później, jak Tybetańczycy chcieli to odbudować, musieli dostać na to pozwolenie. Tutaj na wszystko trzeba mieć pozwolenia. No i wchodzimy do środka. To jest miejsce, gdzie żył Dalaj Lama, tylko nie ten, co jest teraz, tylko drugi, trzeci, czwarty i piąty. No i żebyście sobie to wyobrazili, tak jak wam mówiłem, tutaj mieszka Dalaj Lama od drugiego do piątego. Ten, co jest teraz, to się ukrywa w Indiach, znaczy mieszka tam, ale nie może być tu. To jest Dalaj Lama 14. Dobra, teraz dowiedziałem się paru ciekawych rzeczy na temat mnichów. Bo to też jest takie
ciekawe. Chciałem poznać różnicę między mnichami w Tajlandii a mnichami w Tybecie. Bo to jest różnica. W Tajlandii nie ma mniszek. One mają tutaj nazwę, nie pamiętam jak się nazywa. Tam tylko faceci mogą być mnichami. Tutaj jest zupełnie inaczej. Tu każdy może być mnichem. Każdy, kto czuje, że chce być mnichem, może zostać, czy kobieta, czy mężczyzna. Także to jest ta różnica duża. I zapytałem się przewodnika, dlaczego tak jest. I on tak trochę do tego, bo to są różne rodzaje buddyzmu, żebyście wiedzieli. I on do tego tak podchodzi, znaczy tak powiedział, że tutaj ci mnisi robią więcej dla ludzi po prostu. Oni starają się robić wszystko dla ludzi, bo oni wierzą, że w przyszłym życiu to do nich wróci. Czyli po prostu karma. Karma. Robisz dobrze, dobrze będziesz miał. O tych mnichach w Tajlandii już trochę mniej dobrze mówił, bo powiedział, że tam jest bardziej tak, że oni robią dla siebie. I tak samo zapytałem się w sprawie tego, bo ja na przykład miałem kolegów, którzy poszli do klasztoru, do świątyni w Tajlandii i przez na przykład 2 tygodnie lub nie wiem, jakiś tam czas mogli żyć z mnichami, medytować, modlić się. Wiecie, głowy mieli ogolone, mieli te stroje. I zapytałem się, jak to możliwe? Czy każdy może zostać mnichem? On powiedział, że w Tybecie nie. Że w Tybecie tylko Tybetańczyk może zostać mnichem. A że tam tak jest, to on mówi, że nie wie dlaczego. I trochę tego nie rozumie. No bo to raczej jest po prostu dla ludzi, którzy wiecie, są naprawdę buddystami i tak dalej, i tak dalej. Ja w ogóle tego, żeby nie było, ja tego nie neguję. Bo to moi dobrzy koledzy to, tam tak byli, oczywiście jeśli zobaczycie, pozdrawiam serdecznie. Każdy ma jakąś intencję do tego, żeby iść do takiego miejsca, żeby się modlić, medytować. No ale nasz przewodnik powiedział, że on nie wie dlaczego tak się dzieje i nie rozumie tego. Ale to ma wszystko tutaj klimacik. We just going to the main place, yeah? Okej. Okay. Jeszcze jedna ciekawostka na temat mnichów. Zapytałem, kiedy takie dziecko tutaj przychodzi, żeby zacząć się uczyć, żeby zacząć praktykować buddyzm. No to tak, na początku dzieci do 12 roku życia chodzą normalnie do szkoły, do podstawówki. Później już mieszkają tutaj, w takim miejscu. Ale to nie znaczy, że kończą naukę, bo cały czas się uczą. Tylko tutaj już przychodzą do specjalnej takiej szkoły buddyjskiej, gdzie po prostu nauczają mnisi. No i normalnie mają później tak jakby liceum. Tak jakby studia też mogą robić. Także wiecie, to nie jest tak, że nauka się kończy. No i tak jak wam mówiłem, tutaj i może chłopak i dziewczyna zacząć po prostu praktykować buddyzm jako mnich i mniszka. Tasidele? Okay, sir, can you explain what did mean this sign here? Oh yeah, this is one of 8 auspicious symbol of Buddhist. And second one, this is we call endless knot. It is symbolized of everlasting teachings of Buddhas. The first one sign, this is traditional sign on Tibet money in the ancient times, in the past times. And middle one, the circle, this is what we call the wheel of Dharma. Okay. It is a significant teachings of Buddha. And both sides, 2 animal, and that is what we call the rhinoceros with 1 horn and deer. It means the Buddhism divided into the 2 paths that we call Mahayana and Hinayana Buddhism. So these 2 animals, symbol of Mahayana and Hinayana. Okay. Maha, it means great vehicles, and Hinayana means lesser vehicles. Yeah. Okay, thank you. Wiem, że może dla młodszych widzów to
To wszystko, co się tutaj dowiadujecie, będzie troszkę nudne, ale uwierzcie mi, że to jest tak niesamowicie ciekawe. Jakiś świat jest różny. No, a później dowiecie się czegoś niesamowitego też na temat tego, jak wyglądają tutaj wesela. Bo to, co wczoraj usłyszałem, to nigdzie na świecie o takim czymś nie słyszałem wcześniej, jak właśnie tutaj w Tybecie. I gwarantuję wam, że każdy, totalnie każdy, oczywiście kto o tym nie wie, a myślę, że bardzo mało osób o tym wie, będzie zaskoczony. No. I tak sobie przemyślałem dzisiaj, że naprawdę no, w większości krajów, do których teraz będę podróżował, w takich miejscach jak te, no, niekoniecznie jak te, jak świątynie, ale takie miejsca ważne jakieś, będę chciał brać właśnie przewodników, bo nigdy nie dowiecie się tylu fajnych rzeczy właśnie jak od przewodnika. Dobra, a teraz idziemy do środka, zobaczyć jak to wygląda. Jakbyście się zastanawiali, jak wygląda kuchnia, on to takie wielkie gary. Tutaj się ogień podkładał, znaczy co oni za czas z tego korzystają oczywiście, tylko teraz już jest takie małe. Przewodnik nam powiedział, że kiedyś jak tu mieszkało 7000 mniechów, 3 razy dziennie jedli, to to było ogromne po prostu. Wiecie, co też jest tu interesującą rzeczą? I też musiałem się dowiedzieć, dlaczego tak jest. W ogóle bardzo dużo tutaj wypytuję, bo jest tu niesamowicie wiele ciekawych rzeczy, o których chcę się dowiedzieć. Wiecie, przyjazd do Tybetu to było spełnienie jakiegoś mojego takiego marzenia. Zobaczyć, jak to wszystko wygląda tutaj. Ale rzuciło mi się w oczy jedna sprawa. Wszędzie tutaj, gdzie się idzie, we wszystkich tych świątyniach i tak dalej, co kawałek stoi skrzyneczka, do której ludzie wrzucają pieniądze. I naprawdę wrzucają bardzo dużo tych pieniędzy. I to widać, że większość tych ludzi to po prostu są biedni ludzie, no bo to widać po prostu. A oni idą z takimi kupami pieniędzy i do każdego wrzucają, głową dotykają, wrzucają. No i pytam się, dlaczego tak jest? Że ludzie, którzy tak naprawdę pewnie potrzebują tych pieniędzy, to oni wszystko oddają tutaj. No i przewodnik mi powiedział, że to wygląda tak, że oni wierzą w to, że oni ofiarowują pieniądze na takie miejsca jak te, a za to ich życie, kolejne życie, nie to, tylko kolejne życie będzie dobre, będzie lepsze. Hello. No, także oni to robią dla swojego przyszłego życia, po reinkarnacji. Teraz wiem, że każdy z was... Każdy z was może sobie pomyśleć, no, że to jest dziwne, no nie ma co gadać, no. Ale oni wierzą bardzo w reinkarnację. I oni wierzą w to, że jak oni będą dobrymi ludźmi za tego życia, to trafią do ciała znowu takiego, że będą mieli dobre życie. No. Wiem, że na pewno wielu z was sobie pomyśli, no. No ale tak to jest. Pamiętajcie, każdy może wierzyć w to, co mu się podoba. Każdy wierzy w inne rzeczy, w inne religie, w niektórzy w ogóle nie wierzą. I to jest każdego prywatna sprawa. No, jesteśmy w środku. To jest główne miejsce, gdzie ludzie się modlą. Tutaj mnisi medytują. A tu moja ekipa. Jeszcze tutaj każdy ma strój. Ciekawe by było zobaczyć to, jak oni się tu modlą. No ale naprawdę ma to klimat. Taki Tybet mi się marzy właśnie.
Are these, you know, the names not originally from inside of Tibet? And it is the Mongolians, Dale. Ocean in Mongolian they call Dale. Mm. So here we mean ocean means he's not the same as like ocean deep. But we give him that each Dalai Lama's behind name has Jaso. For example, the current Dalai Lama, his full name is Tenzin Jaso. Mm. So Jaso and Dale the same ocean. Yeah. Mm. Jaso is Dale? Yeah. Dobra, teraz przewodnik opowie coś ciekawego, jak wyglądają tutaj wesela. Okay, can you explain how they looks the wedding here, like what you say yesterday? Yeah, so in Tibet, mostly in a countryside, you know, when we get a marriage, and we're gonna choose by ourselves. Mm-hmm. And it is a decision by parents, and they are looking for some, you know, girls from the other families. Mm-hmm. And one, you know, wife has, you know, two or three husbands. It's like, you know, monogamy systems. Yeah, yes. Yeah. So this is, you know, we're happening in a countryside, especially in Shikatse. Mm-hmm. And eastern part of Tibet. Come. Mm-hmm. The place where we was yesterday, yeah? Shikatse. Yes, yeah, Shikatse, yeah. And Lhasa in this area, not like that, yeah. Mm-hmm. So one woman and one husband. Okay, and in your family, this happened as well? Yes, yeah? Because I was born the countryside in a nomads area. So I was from the Shikatse. So in my home, I have 7 brothers and 1 sister. So my 4 brothers, they live together with a 1 wife. So it's happening. It's happening, also, yeah, it's happening. But not me. Yeah. I don't like do that. Yeah, of course, yeah. Like, oh yeah, it's a normal, yeah. Okay, but does you mean they're living together in one house, yeah? But they have everybody have like separate room? Yes, yeah, they have a separate rooms, yeah. Okay, yeah, one more question. How they look? You know, these 2 or 4, you know, husbands, mm-hmm, should be, you know, the one family, is like a brother, yeah. But they are not like from different families. Yeah. They are not like jealous about this, you know. The brothers have the same wife. I think, you know, the, like 80% is okay. Yes. 20%, yes, yeah. Some happening, yeah. Mm-hmm. And then nothing, just divorce, yeah. And the ladies, who she like to whom, just follow with him and other. Okay, but how she know when she's pregnant? How she know which brother is the father? Because this is the same interesting thing. But they are same, you know, the parents, same blood, so it doesn't matter. You know, oldest one we call the father. Ah, oldest, yeah. Okay. Yeah. Because you and me, brother, for example, yeah? Mm-hmm. So we have one wife, right? Mm-hmm. And if I am older than you, and the kids, they could call me father. Yes. They call you uncle. Uncle, okay, okay. No i widzicie, jakie to jest interesujące. Ja się można dowiedzieć o świecie. Because you know, I heard about this like before, but one man have a like couple wife, you know, no, like more like 6, 7, and but never hear about this. One wife and like couple of husband. Husband. This is the first place in the world when I heard about this. Yeah. And some region, because you know, some families, if they, you know, like no, you know, men and all the children are women. Mm-hmm. And we have to, you know, they have to try to find a husband from the other families. And then the guy has 2 wives. Okay. Yeah. Thank you so much. Yeah. No i powiedzcie mi, co mnie jeszcze w życiu zaskoczy. Wiecie, no w tych jakichś różnych krajach słyszałem o takich rzeczach, że wiecie, jeden mąż ma parę żon. Ale nigdy nie słyszałem w drugą stronę. Dlatego to mnie tak zainteresowało, co on nam wczoraj powiedział. Bo to się chyba dzieje tylko tutaj. Tylko właśnie w Tybecie. Jeśli ktoś z was ma informację o tym, czy gdzieś jeszcze takie rzeczy się dzieją, dawajcie znać. Dajcie znać w komentarzach. Bo dla mnie osobiście nie wyobrażam sobie takiego czegoś.
Tak samo sobie nie wyobrażam mieć parę żon. Jeju. No to na pewno nie jest łatwa sprawa. Pomyślcie, mieć pięć żon i się z pięcioma żonami pokłócić. O Jezu. Nie jest lekko. Albo jak się wszystkie zgadają, razem przyciukowam. Albo jak wszystkie są nagle zazdrosne. Ojej, jedna o drugą. No, ale jedną żonę i podzielić na trzech braci, albo czterech. Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. No, dobra, nic, kończę ten odcinek. Trzymajcie się, pozdrawiam, zapraszam na następny. Pamiętajcie o subskrypcji. W komentarzach dajcie znać, jak wam się podoba seria z Tybetu i zostawiajcie lajki. Pozdrawiam. Aha, jeszcze na sam koniec chciałbym wam powiedzieć o serii, która już prawdopodobnie jest na kanale. Robię serię shortsów. Codziennie będzie nadawany jeden, także musicie po kolei każdy oglądać. One będą bardzo krótkie, także dużo czasu wam nie zajdzie, ale bardzo was proszę o to, żebyście oglądali, bo w tych shortsach będą zawarte moje najciekawsze historie z podróżowania, z tych wszystkich lat, które podróżowałem, najciekawsze przygody i najciekawsze takie informacje, których się dowiaduję, mniej więcej taka nawet jak ta o, wiecie, jednym mężu, czterech żonach naszego przewodnika, braci. Także naprawdę będzie warto tego posłuchać, bo no, wielu tych rzeczy... Da się dele? Się patrzył. Wielu z tych rzeczy możecie nie wiedzieć. Możecie się dowiedzieć naprawdę fajnych ciekawostek. Będzie to trwało od 30 do 60 sekund. Także zapraszam serdecznie w sekcję shorts. Macie sekcję wideo, czyli filmy. I obok jest sekcja shorts. Także zapraszam serdecznie do oglądania i komentowania i lajkowania. Pozdrawiam. Aha, no i oczywiście każdy shorts będzie ponumerowany hashtagiem 1, hashtag 2, hashtag 3, hashtag 4 i tak dalej, do 60. Przez 2 miesiące będzie to szło. Zobaczymy, jak to idzie. Może później będzie dalej, ale oprócz tego oczywiście też codziennie o 16 będą filmy. Tyle.